Poszedł, czy będziesz wysyłała to dopóki pogoda, muszę sfilmować. Piękna pogoda, akurat może. No. Z której telewizji to się fotografujesz? Tak jest. Wiecznie. Jak to się nazywa? Duple dobro. Proszę bardzo. Teraz są zajęcia w podgrupach, tak? Podgrupa 1, podgrupa 2. Dała się pani pewnego doktora. No uwieczniam chwile i miejsca i osoby, tak. Próbuję, żeby sama kasy. Nikomu nic nie zapłaci. A! To nie było tego. No, ale robią... Idziemy przez życie po skokach. Idziemy przez życie. Co za życie? Co może życie? Celowicie. I słuchajcie, zobaczycie na koniec, jak nam to pięknie wyjdzie. No, to jest bardzo ładne. Milion, milion, milion białych róż. Nie wiem gdzie, nie wiem gdzie, nie wiem gdzie.
milion, milion białych róż. Dla ciebie mam zawsze jedną z nich. Brawo! Dziewczyny, chodźcie. Jej, jak się złości. Jak się złości tutaj taki kaczor. Ale się nie woli. Chodź, Bożenka, chodź, chodź, chodź. A gdzie teraz będziecie szły? A z pijalni gdzie pójdziecie? Pójdziemy na czekoladkę. I to takie były jakieś kwiaty. Tak, a wyglądają pięknie w tych kolorach. To są takie drobne petunie. Albo to w ogóle ma pompkę jakąś sztuczną. No nie wiadomo. Może mieć pompkę, tak. Kochani, chodźcie na chwilę. A Żenko, chodź tutaj. Dobrze, ładnie siedzą. Fajnie nam tym na lekarze. No. Nogi na tym. No, to ładnie. No, Kuracjuszka po rehabilitacji. Kuracjuszka. O tej porze roku? Zrobisz zdjęcie, to będzie sensacja. Dobra. O, coś tam widać, tak. No. To znaczy, że ciepło jest. Liście młode i kwiat biały. Zgadza się. A chciałam wam powiedzieć, że koło tego Politechniki jest tam magnolia, która cały non stop kwitnie. Zwróćcie uwagę. Teraz? Tak, tak. Jak jej być bliżej? Bo tu dół jest. Ruiny częściowo odbudowanego zamku w Janowie. Zamek jest położony na wspaniałym wzniesieniu. Do majątku był Marcin Lubomirski. To bardzo ciekawa postać w historii naszego kraju. Można rada miejskiego dnia dzisiejszego Janowiec nie odzyskał tych praw. To już jest odrestaurowane. Tu ten kawałek jest odrestaurowany. A resztę jeszcze w ruinach. Dzisiejszy stan ruin zamku w Janowcu częściowo odbudowany. Ten model pokazuje nam zamek zaraz po wybudowaniu. W XVII wieku, za czasów Tarłów i Lubomirskich, pojawia się to cudo, co tutaj widzimy. To właśnie tutaj patrząc, wyobrażamy sobie, że jest tutaj 96 komnat, 7 sal, 2 dziedzińce i jeszcze pojawia nam się kolejny obiekt dodatkowy, kaplica zamkowo-rezydencjonalna. Warto też spojrzeć na oblicza największych, najważniejszych właścicieli tego zamku rezydencji, tego ostatniego prywatnego właściciela. Tak wygląda. Mamy teraz na krużganki, idziemy na punkt widokowy. Trzecie piętro. W 1975 rok Leon Kozłowski sprzedaje, a wojewoda lubelski przekazuje Muzeum Nadwiślańskiemu w Kazimierzu. Ona organizuje tutaj swój oddział. To jest taki sam dworek jak u nas w Skansenie. To jest sieni. A w sieni znajdują się zdjęcia pokazujące oryginalne miejsce posadowienia tego dworu, czyli w Moniakach koło Urzędowa, koło większego miasta Kraśnika. A tutaj byli właściciele tego dworu. Goszczono się,
a miejscem do odpoczynku najlepszym w tym domu jest salonik muzyczny. I zapobiegliwy gospodarz zapewniał tą muzykę w dwojaki sposób. Piękny fortepian, ale gospodarz zapewniał dźwięki muzyki mechanicznej. Patefon, buduar pani domu, gdzie mogła odpocząć. Do biblioteki domowej wchodzono i tam się... Wspaniała szabla, ryngraf z Matką Boską i z orłem. Zobaczcie, jakie było równouprawnienie. Najpierw był buduar pani, a dopiero później pana domu. Śliczne. Co idziemy? Cały czas ktoś jest nagrywany. Ale może kciuka pokazać. Ale ja mogę wziąć się maską. Można jeden palec. Zależy kreatywniejszy na nas.